Tak. O, oczywiście, wszystkie musiały zarżeć. Witamy. Piątek. Halo. O jajku, cześć bubo mały, cześć bubo mały, cześć. Witamy w piątek. Dzień wyjazdu do Bejlisia. Nie, Niuniuś. Wczoraj mu jeszcze zaplotłem warkocze. Patrzcie, jakie w ogóle on ma długi te warkocze z grzywą rozpuszczoną. To on jest dosłownie normalnie niesamowity, nie? Się wytarzał trochę. Nie? Hellołki. Oczywiście wiewióry nie ma, była na dworze. O, sobie otwiera boksik. No pewnie. Dama sobie otwiera boks. Czekaj, nie rób. Nie, mysza? Tak. No dobra, cześć wszystkim i się przywitamy, tak? Łalusia teraz sobie ziewa, tak? Tak. Oj, taka zmęczona. Nie zaczepiaj Candy Jenny. Nie, myszolku? Teraz wy się nie gryźcie. Już, dobra, już wam daję, Boże. Dobra, tam ja na razie z resztą się nie witam, bo one chcą jeść. No dobra, to ja im daję siano, żeby tutaj nie ten... Nie, Mikson i Dyziol. Tak. Pieski też się cieszą, najbardziej chyba. Uważaj, bo zaraz spadniesz. No dobra. O. Lubicie patrzeć, co kto dostaje do jedzenia. Także o. Pokazuje. To jest ogólnie śrutowany owiec i jęczmień. Bailey tutaj już dostał, ale mi się nie włączyła kamera. Tak, one dostają tutaj po jednej miarce. To w sumie najmniej robią. Tak, wiewiórek, chodź. Tu już wiewiórze wyczyściłam trochę, ale oczywiście już musiała sobie pobrać ten... No, już siano tu położyć. I tak, wiewióra i Well dostają po takie trzy czubate miarki, bo one w sumie najsłabiej wyglądają. Ale Well na razie dostaje jedną tylko na smaka, a zaraz dostanie to z dołu, bo na dole jest największa papka, a ona potrafi kaszleć, dlatego jej moczy. Ej, Candy, ja już ci dałam. No masz już swoje. Candy dostaje takie, o, dwie, nawet dwie i pół. Tam czasami mi się machnie. Gwiazda jedną. O. Nie dość, że jest gruba, to ma wciór energii, ale ładnie wygląda. O, tu Dalunia. Na razie tutaj chłopakom dam. Poczekaj, Tivento też jedną. Zykry też dostaje jedną. O. Proszę bardzo, Zykrytku. I tak. Idziemy jeszcze. Dalunia jedną dostanie. Hop. Ogólnie trochę mało mi tego wyszło. Dlatego tak, damy jej prawie pełną trzecią, bo ona też jest taka chudziutka. Ale tak musimy jeszcze dorobić trochę Well, bo tu została jedna miarka. Więc dołożymy jeszcze jedną. I zalejemy ją wodą. Ja jej moczę to, żeby się po prostu nie pyliło. O tak. Miło rucha? Pokaż się. Chodź. Czy ty... Okej, ma tu bobka. Jakby co? Tak, wyciągam go ręką. Teraz umyję. Spokojnie, ja się tego nie brzydzę. O. Miała dwa bobki. Nie? Ale już wyciągnięte. I tak, dobra. To teraz lecimy do tamtej strony. Tak, musimy wziąć raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. A to chowamy, to będzie na wieczór. I tak, zalewamy wodą. Żeby się nie pyliło. Trochę wymieszam. Żeby było całe. Ogólnie mam trochę pękniętą miarkę. Ale dobra.
No, taka ciapka jest i tak. Ogólnie dostałem jeszcze biotynę, ale do biotyny dostałem wieczorem. Wieczorem mi dawałam, żeby się fajnie świeciły. Nie? Dziewczynko, o, ona sobie tutaj zajada. Wiewióreczka. Sianko mają. Jeszcze przed wyjazdem dołożę im trochę sianka. Tylko jeszcze muszę ogarnąć Bailisia. Nie, łeluch? No i mają pełne żłoby. Także ona ma trzy, ona ma trzy. Nawet czasami będą trochę więcej niż trzy. Ona dostaje tak 2,5-3, nie, Myszo? Jaka jesteś dziewczynka, kochana. Ona jedną. Jeszcze ją je. Dalunia dwie. Tak, Dalunia, tak. Tywiś jedną i oczywiście też jeszcze ma dużo. Patrz, ty masz warkoczyki. Dziewczyny ci zrobiły warkoczyki. O ja, jak ty ładnie wyglądasz, ty wulein. I Zygfrydo dostaje jedną, bo też teraz w sumie nic nie robi, tylko stoi, nie? Zygfrydo. Aha, patrzcie, Tiven to rozwala boksy, no pewnie, oczywiście. O mój Boże, tego jeszcze nie było wczoraj. O, i tu gwiazdeczka. No dobra, no to co? Tu zgaszymy światło, ogólnie patrzcie, jest światło u Dali też. A ja nie wiedziałam o tym. No się zawsze zapomniałam tu kliknąć. Myślałam, że to jest zawsze zapalone. I dobra, to gasimy tutaj światełko, niech koniki sobie zjedzą. My idziemy do tamtej stajni. I ogarniamy Bailisia. I wyruszamy. Łukasz ogólnie jest jakąś chwilę po siódmej. Łukasz pojechał. Łukasz pojechał już z tym, z Olkiem do pracy, zawieźć go na budowę. A jeszcze pojedziemy po przyczepkę. Bierzemy jednokonną, żeby było lżej. I co w ogóle, patrzcie, co nam się tu wczoraj stało. Były takie wichury, że nam po prostu deski odleciały z warsztatu Łukasza. O, halo, kto jest głodny? To Jura jest głodna, tak? No już. Taka jest głodna. No dobra, to tak, teraz rozdzielamy. Jedną do Dakoty, chodź tu. O! Teraz pełno siana jest. No i już, Dośka! Patrzcie, tu mają taką papkę mega. No tak, tak, tak. Trzymaj we wiaderku. Ale daj gdzieś małej. Posuń się trochę. I jedna dla Codisonka. Proszę bardzo, Codisonku. Nie, wielkokoniu. Ogromny jest chłopak. Tak, no. No to co? One tu sobie wcinają. Sianko muszę przystawić, przyznać bardziej Codisonowi też. Bo tutaj owyżarły przez noc. Co miały? Kosiuli. I o, nie? No dobra, to ja zabieram się. Tutaj odłożę na razie tą. Zabieram się za sianko. Może go tak przewrócę, będzie, o, lepiej. Trzymaj, Codison. Podpyszczek ci tu podstawię. Tak, Oda to tu ma najlepiej. Jak na cały dzień jedziemy. W sensie, no nie wiem, czy na cały dzień. No. O, fuj, jak tu się. Kurze. Idziemy gdzieś, to jest 3 godziny w jedną stronę. O Boże, z koniem to pewnie z 3,5 nam wyjdzie. I ten. I 3 godziny z powrotem, także no, później będziemy. Dobra, tak Oda tu sobie wsięgnie. No dobra, no to co? Ja czekam, aż koniki zjedzą i w tym czasie idę się ogarnąć. Ogólnie jeszcze nie jedliśmy śniadania, bo Łukasz pojechał po chleb. Ale no, no dobra. Za chwilę będziemy ogarniać Bailisia. O, proszę Państwa, ubieramy Bailisia. Kołderek mu zakładamy. Baili, ty chyba urosłeś trochę głową. Taki ciasny na ciebie jest ten kanter. No, serio, jest trochę ciasny. Normalnie jest ciasny. Urosło mu się. Właściwie w ogóle dałam mu wczoraj taką ładną kokardeczkę. Ale dobra. Idziemy go
wyczyścić. Tu otwieramy, super zapięcie, ale to jest najbezpieczniejsze. Jest kliczek, ale to jest bezpieczniejsze dla niego. Tego nie odwiąże na pewno. No. Ja ogólnie chyba go sobie, dobra, ja sobie go tutaj wyczyszczę. Bo jest na dworze tak zimno i tak wieje, że trudno. Nie Bejliś? Tak cię tutaj zapnę na szybko. Nie jest taki brudny wcale. On to się tak nie brudzi, naprawdę. Co jak co, ale Bejli to jest ogólnie takim czyścioszkiem. Patrzcie, jak jest piękny. Jest normalnie niesamowity, aż mu zrobię zdjęcie teraz, jak cudownie wygląda. Niesamowity koń. A, no dobra, to tak, tu są szczotki. To najpierw rozczeszę mu ogon może. Patrzcie w ogóle, jakie to jest gęste. Ja wczoraj rozczesywałam, ale patrzcie to. Tego się normalnie nie da. O, ściska. Mega, mega gruby ogon. O, zobaczcie. Widzicie, jako że wczoraj był rozczesany, to dzisiaj nie jest taki zły, ale ciężko ogólnie mu go złapać, żeby rozczesać. Widzicie, patrzcie. Hop, hop. Ja go wczoraj nałożyłam tony odżywek tutaj. Dlatego też jest taki fajny w dotyku. O, ale się, Bejli, ubrudziłeś. Jeszcze szczoty rozczeszemy. Ogonek. Szczoty najważniejsze. Jak będą rozczesane, to będą ładnie wyglądały. O, patrzcie w ogóle, jak on jest spokojny, kochany. To jest taki cielaczek dosłownie, nie? O, pewnie w nowym miejscu i tak będzie trochę podjarany. Jak to zazwyczaj, nowy koń w nowym miejscu. A na dodatek jeszcze ogierek gdzieś indziej. Na przykład na wystawie, jak byliśmy, to też pokazywał się, jaki to on nie jest cudak. Dlatego tam dużo osób mówiło, że z ogierami to nawet z 2 dni wcześniej wynajmują boks, że po prostu on się przez te 2 dni uspokoił, jak ma być właśnie wystawiony. O, no jest ładny. Nie ma nigdzie żadnego tego, ale nie. To jest tak turbo gęste. Bejli jest naprawdę, no, wow. No koń cudo. Tu weźmiemy słomę, która ci się przyczepiła. Chyba było dobre spanko, co? Dobre spanko było. Tu? No dobra, to ja na razie tutaj rozczeszę mu te. Nie będę tego nagrywać, bo bez przesady przecież nie będę pokazywała, jak rozczesuję każdą nogę po kolei. Ale Bejli, musisz zejść. Stanąłeś na ten. Pokaż. Hop. Hop. Czekaj. O, teraz. O. Patrz się, to stanął na tym, na szczocie. Ona jest taka długa. Jezu, to jest takie gęste. Ile to ma? To jest, o, dużyk. No, całe moje prawie, o, przedramię tutaj. No dobra, to co? Czyszczonko. No i teraz czas na czyszczonko. On w ogóle jest taki miękki. Naprawdę, one są, te nasze konie są tak miękkie, że to jest aż takie, o. Oj, Dzidzio, uważaj. Aż chce się je dotykać. Pokaż się, Bejli, bo ty, ja widziałam, że ty tu, o, policzkiem w kupie leżałeś. W ogóle Bejli jest koniem, niby biały, ale to jest aż niemożliwe, że z niego tak szybko schodzi brud. Widzicie to? Ta jego sierść jest jakaś taka inna, że co go się czyści, to z niego po prostu wszystko tak łatwo schodzi. Aha, ale leżał sobie na tej stronie. Patrzcie to, o. To jest, widzicie, dosłownie magia. I z nim tak za każdym razem jest. Co się wydarza, wystarczy go, o, kilka razy przyjechać szczotką i koń już biały. Z Dakotą tak nie jest. Nie ma takiego futra. To jest dosłownie magia. Jakby się normalnie nie wiadomo co używało, a ja nawet niczym go nie spsikałam. Także to jest moc bejliciowego futra. Tutaj, tu, pod brzuszkiem. Hop, hop. Dobra, założymy mu, założę w razie co muderkę na drogę, żeby go nie przewiało, bo dzisiaj też jest taki straszny wiatr.
żeby się nie przeziębił. Jak z 4 godziny będzie jechał. No to... O, mówię, żeby nie przewiał go. A patrzcie, o, przyczepał się. Przygotowana. Patrzcie, ile futra. O, przyczepom jedzie tą. Jedną konną fajną. Muszę mu założyć tutaj ten... siatkę na siano. A Łukasz naprawia szyber dach, bo odpadł. Trytytki nie mam. Ej, ja ostatnio zużyłam, ostatnio. No tam gdzieś były. No w tym, w warsztacie. W szufladzie. Tam ja ostatnio wzięłam 2. No nie widziałam. A Bejlisio to w ogóle już jechał tą przyczepą. Co ja sobie zdejmę na razie to z głowy. O, patrzcie, ja sobie zdjęłam ją z głowy. Ale ogólnie nie wiem, czy pamiętacie nasze TikToki, ale Bejlisio już jechał tą przyczepą na wystawę. 2 lata temu, jak zdobył licencję. No. Dobra. To to Bejlisio. Jeszcze ostatnia szczota idzie w ruch. Tu, o. Taka, ta jest mega, polecam tą szczotkę, naprawdę, wiecie jak super zbiera? Nie? Patrzcie, oh yeah. To jest dopiero włos. Normalnie ręka się w nim gubi. Tego naprawdę tak nie widać na żywo. Ale to jest po prostu cudo. Bailey to ma szczoty, no nieziemskie. No. Dobra, ale... Tu jego, ale lata futra. Przyjadę go tu, hop, hop, na zadku. Ale leci tego tu. Ale ja nie idę na dół, za bardzo wieje. Nie Bejli, pokaż się. Pulpeciku tu, ty. On się tak zmienił. Przecież jak naprawdę, jako 2-latek, to była taka mała dzidzia. Taki kucyś. Znaczy nadal jest kucysiem, ale on był taki drobniutki. Taki tyci. O, ogon. I szczoty. Piękne, rozczesane. Dobra, ale w warkoczach jedzie, żeby mu się nie zepsuły. Tak żywa. Jeszcze jak jest taki wiatr, no to żeby się o nic nie zaczepił, a nic bezpieczniej. Z warkoczykiem na grzywie też. Na grzywce, bo on po prostu nic nie widzi, jak ma ten rozpuszczoną. Nie? Tak. No dobra, to co? O głowie przyszykowane. Idę je zanieść do samochodu. O, daję Bejlisiowi. Tam. Roxanie. No właśnie, bo to jest pierwsze takie powiedzenie. W sensie pierwsza informacja. Roxana będzie nową właścicielką Bejlisia. No, o głowie z Balotate. Taki gratisik do Bejlisia. No ogólnie tu są umowa. W sensie umowa. Daję Roxanie też od razu te papiery co do stanówek, że o, będzie świadectwo pokrycia klaczy. 3 tutaj są, także ten i to jest paszport Bejlisia. Kanapki na drugie zrobiłam. O ja, ale bym zamknęła. O, w ogóle o głowie z wędzidłem daj. To co? Nie wiem, czy Łukasz już zrobił, czy nie? Szyberdachnie jeszcze nie. Ale ja idę po Derunię. Pokażę wam, jaką Derusię będzie miał ubraną, cudowną. Zapalamy światło. Otwieramy. O! Rozmiar 125. I o! Nie wiem, pewnie widzieliście tą derkę lub nie. Dyjulin! Dobra, ubiorę sobie na głowę chwilę. Bailey, możesz tak nie robić? Pod publiczność? Możesz tak nie robić? To jest nieetyczne. Dobra, tak. Hop. Hop, hop. O. Patrzcie. Piękna Derunia. Cudowna. Tu. Weźmiemy ją trochę do przodu bardziej. Tak. Tu zapinamy. No ogólnie nie ma żadnego rzepu. Tylko jeden taki tu pasek, ale to nic.
Patrzcie, jaki ślizny kucyś. Pokaż się. Fejlis, chodź. Pokaż, fotka. Ale jesteś ślizny. Oho, pamięć mi się skończyła w telefonie. O jeny. I tak, bierzemy tu. Pod ogonkiem. Nie, no jest nadal trochę za niego za duże. To nic. Musimy, da się skrócić jakoś ją. Nie da się, no dobra, trudno. Hop, hop. Dobra, z tej strony poprawimy. Warkocze wyjmiemy. Ten jeden niech zostanie. Bo nie da się go wyjąć. Pokaż się. Pasuje ci do kantarka. Prześlicznie wyglądasz. Tak. Uwaga. Hop. Cudowny. Cudowny chłopak, tak. Piękny jesteś. Kto jest taki piękny? No nie, no zapomniałam, że nie ma tego. No dobra, no to co? On i tak na razie w sumie wchodzi do boksu, bo Łukasz tam musi naprawić ten szyberda. Chodź. Hop. Uważaj. O, dobry konik. Dobra, wejdź na razie w kantarze, tam cię puszczę i tak będziesz jadł. I chwilę sobie poczekasz. Nie zawiązuję, bo to już w sumie chwila. Albo dobra, chodź Bailey. Ja to nawet przez chwilę się boję zostawić konia w kantarze. Ale wiesz tutaj. Nie? Psy stojniaku? Psy stojniak. No dobra, to co? To czekamy na Łukasza, żeby zrobił przyczepkę. Oj tak. Dobra, grubasku ty mój mały. Pakujemy się do przyczepy, wszystko masz przygotowane, sianko tam masz. Oj, dziubuś, dziubuś. Tak daleko wyjeżdżasz. No ale no życie. Będzie miał dobrze, na pewno lepiej. Kiedyś miałam dla niego dużo czasu, teraz niestety nie. Więc szkoda, żeby taki mega koń się marnował. Nie wejli. No chodź. Wziąłeś ten? Wiemy co? Bata. Kamer. Ty głupi chyba jesteś. Powiem na serio. Pożegi przystojniak. To weź może go trzymaj, nagrywaj mnie. Nim. Muszę iść. No, patrzcie, halo. Jaka piękna derka. Dobra, hop. Hop. Patrzcie, jak Bailey mega wchodzi do przyczepy, widzieliście to. Super koń. Łukasz, zamknij go! Chodź. O. No ale ja ci powiem tak, nie wejlić? Ej, dobra, bo ja mam jedną rękę, ja muszę go przywiązać. Dobra. Przywiązany na trzy strony świata. Ale dla bezpieczeństwa, bo on jest taki mały w tej dużej przyczepie. No dobra, to co? To wyjeżdżamy. Buziak. O, my już jesteśmy. Ole śmignął. My już jesteśmy na autostradzie. O, jedziemy już z Bailisiem. Patrzcie to, ile mamy 262 km jeszcze. No i dwie godziny. Ale to i tak nie jest. I to jakoś szybciej, nie? No ale pewnie no z 3 godziny będziemy jechali. No ale już jesteśmy za słupcą. No i nagle, że mnie nie widać. No, ciebie widać. Oczywiście, jak myślicie, gdzie byliśmy? Gdzie my byliśmy? Że my jeszcze nie sponsorujemy Maka. W sensie, Mac nas je sponsoruje. Patrzcie, tam jest taki, nie wiem co to jest, ale to jest jakiś Avemus Papa, nie wiem co to. Co głupi jesteś. No i ogólnie mamy, zostało nam 96 km godzina drogi. Jesteśmy już ten, ogólnie wiecie jakie tu są drogie autostrady. Jak będziecie chcieli jechać z koniem, to nie polecam. Zapłaciliśmy teraz 52 zł, wcześniej 32, tak? I wcześniej jeszcze 14. Także, o, to jest Odra? Czy co to jest? A ja wiem. Ja się nie znam za rzekę, dlatego teraz nie bijcie mnie, jak coś źle powiedziałam. Możesz nie siorbać. Nie siorbie, Pauli. No, przez także to jedziemy. Bailisio tam, patrzyliśmy do niego, jak byliśmy w Maku i się dobrze czuje. A najlepsze jest to, że zrobił siku tam i teraz mam mokre pod nogami. Zapomnieliśmy mu założyć tego pampersa transportowego. Ale on naprawdę zrobił siku w przyczepie. Ej, jak staliśmy, to pewnie zrobił, bo mu się chciał. Ej, tu jest ten pomnik, nie? To jest jakiś król, patrz. Ja
on jest wysoki, zobacz, wielki jest. Koło niego stoi. No. Ej, no dobra, to co, lecimy dalej. Patrzcie, ile zostało nam minut. 12 minut plus jakieś 2 km polną drogą, jak tak Roxana mówi, także już jesteśmy bliziutko. To zaraz nagrywamy dalej. Co? Łukasz chciał wam coś powiedzieć, Paul, także mów. Serio? Co, co? Mówisz? No. Co? Coś. Patrzcie, dojeżdżamy już tutaj do Roxany. Ona pomoc w leśniczówce mieszka. Serio? Później sobie to obejrzy, dzieci lasu. O, ale o, jedziemy fajnym jakimś skrótem nam dała przez las, ale to jest w ogóle mega. Idziemy na grzyb. No także już zaraz będziemy, to już pisałam. Widzisz, Paulina, na powrocie idealna droga. Na co? Na powrót. Ja walę, Łukasz, ogarnij się, dziecko ty. Ej, dobra, za ile my będziemy? Gdzieś za kilometr, no to jeszcze... Dobra, na... Dobra, na razie nie nagrywam, bo to jest tak sam las, kurczę. Przez te drzewa nic nie widać. No właśnie. O, my już dojeżdżamy, jesteśmy coraz bliżej. Jest, mamy tyle, o. No nie, tu nie jest idealny adres. A jak nie jest? No nie jest idealny adres, bo ja po prostu wpisałam, tato. Tu czy tu? No prosto. No do lasu chcesz jechać. No, a gdzie jedziemy teraz? Do stajni. Tu już Roxana mi wysyła fotki, że stoi na wejściu i czeka. Patrz, idziemy. Cywilizacja. O kurczaki. Patrz, i teraz jesteśmy, widzisz, na tej drodze. I teraz gdzie? Prawo, lewo. No raczej w lewo. No raczej w lewo. Jakiś zwodzony most. Co jest zwodzony? Tam mur, kawałek muru berlińskiego, co was z tyłu za nami. Za 200 metrów. Ty jesteś chory. Jest w prawo. Jeszcze po niemiecki, kurwa. Patrz, to jest ten pies, gdzie wysyłała zdjęcie przed chwilą. Aha. Jedziemy, wjeżdżamy. Ej, nie przejeźdź psa! O, ona jest tam, ona. Już nagrywa też. Ej, kurczę, my tu jedziemy? Ale zawstydzona w ryczesach. Nagrywamy ją? Ona nas. Mamuśko. Wjadę tu? Nie wiem. A gdzie się ten wypakujemy? No nie wiem. Gdzie możemy jechać? Tutaj? O, jesteśmy. Dobra, wysiadamy. No bo ja ją używam. Hej, dzień dobry. Z dwóch kamer materiały będą. Ej, dobra, jak tam Belisio? Czy żyje? Żyje? Nie widzę go. Chyba żyje. Cześć. Dobry. Dobry. A gdzie tu ogólnie? Stajnia tutaj. Ej, dobra. Chodź, Belisio, pokaż się tu, o, słodziaku. To co, wychodzimy? Ej, Łukasz, to może trzymaj tą kamerę, co? Trzymaj ją. Sobie trzymaj, ja z nim wyjdę. No nie, ja z nim wyjdę, ty ją trzymaj. Chodź, pobierze się, ale tu masz mokro, fuj. Kurde, no przyczepę wywróci. Bestia. Mały, ale wariat. To się liczy. No przez to chwili to już jest prawie jak on. Całe szczęście Maciu przekazuje, a mam mały pyszczek. Masz problem. Co? Trzymasz go? Oddany w nowe ręce. No pewnie teraz się podjara trochę. Idzie Belisio. Już by cię
Bailey. O, napompował się. O, tylko takiego dużego to nie stałej. No, jak ty wiesz w sumie, też jest duży. Pies, lepiej idź z boksu, bo jak ci da z nogi... Się boi, nie? No. Hej, mała. Ale ty jesteś słodka. Dobrze, że to nie tośka. Dobrze, że takie pancerne boksy. Aha. Może się polubią. Obu. Jak z Zygfrydkiem. O, Zygfrydka to za bardzo nie lubił. Dawidzie, jaką szyję zrobił. No. No i właśnie tą deskę musisz zrobić, bo tam jak gira wsadzi, to... No, bo to teraz wyłamała. I wy. Ona też, ona jest taka? O, ale będziecie mieli głośno dzisiaj. Wejliś. Jezu! Gdzie? Koń czy świnia to jest? Po przykryciu to on czasami takie piski wydaje, że też jak taka świnka. O, zadomowisz się tutaj, nie? O, już czy żarcia nie ma? Ten już do koryta wie. Oho, tam to głośno. Patrz, przyjechał twój nowy partner. Czy to chyba lepiej, jakby on tu stał, co? Czy nie? Nie wiem, może się polubią. No nie wiem, czy nie będziecie ich przestawiać. No, mogą się dać. No, on koło wałachów to naprawdę tak... Ty już byś chciała, tak. Ale z nią to może być ładny źrebak, naprawdę. Nie? W takim miksie, nie? No. A ona koło pies wykrycił? Nie wiem. To lepiej ją pętać. My to już kiedyś przypętaliśmy. Też przypętaliśmy. No. A tu będzie jeszcze jeden boks, tak? Mhm. Aha. Jaki maluszek fajny. Ale super ten zrobiony. Boks. Ale ładnie. O, jaki malutki. Na zdjęciach to w ogóle większy się wydawał. Mały bejs. Ale super boks, nie? No, jeszcze w trakcie, nie? Ale ładnie zrobiony w ogóle. Jeszcze takie szczebelki będą z tamtej strony, coś takiego jak mówię, nie? Ale jesteś słodziak! Jaki mały! Nakręciła się. Oho! To chcesz dzisiaj krycie? Tak? Tak? No takie dźwięki, co on wydaje. No to on by chciał. No teraz bezderki ładniej wygląda. O, przynajmniej sprzęt wyciąga, a nie... Ona miała... A nie, jak przy tośce to w ogóle sprzętu nic nie było, nie? Pół godziny czekaliśmy. To się bał. No dziwisz się. Tylko Tośka tylko go zobaczyła, już kwiczała, kopała. Ale ładnie teraz wygląda, ojemy. Zmęzniał od razu. No kurczę. Trzymaj derkę. Ale ładnie wygląda, ale przy tej jak stoi to w ogóle. Ale przystojniaczek, co? Myślałem, że wydarzy, żeby pokopał co? Nie u siebie, a już chcę rządzić, co? Mały, ale jary, co? Jaką on ma szyję wielką. Patrzcie to. Jedziemy już, wyjechaliśmy tutaj od Roxany. Bailey oczywiście został, już mamy pusto w przyczepie. A Łukasz się zatrzymuje co chwilę, co kawałek, przy jakimś dębie i szuka żołędzi. Dobra, poszukam. Pomogę mu szukać. Hello, witamy wszystkich.
Jest godzina już 21 prawie. O, Bailisia box jest pusty. Trzeba będzie tutaj... Ty jesteś głupi. No wróciliśmy do koników. Trzeba Łukasz teraz je nakarmić, bo one teraz są głodne. Tak, Wiewiórko, jesteś głodna, tak. Cały dzień nie jadłaś, nie jadłaś. Aż jest zła. Ej, dobra, Łukasz, dasz im siana, proszę. Bo ta się buja tutaj. Nie bujaj się. Ej, przestań. No, przestań, tak. O, w ogóle... W ogóle jakbyście nie widzieli, jak koń tka, tak właśnie wygląda tkanie u koni. No to już jest jakieś głupkowanie. Ale ogólnie, jak koń tka, to po prostu się buja. Prawo, lewo, prawo, lewo. No, a wiewióra po prostu tka, jak się denerwuje. Ona po prostu w takich stresowych sytuacjach, a dla niej stresową sytuacją jest... brak siana, po prostu jak ona już jest... Jakby my dopiero co przyjechaliśmy. Ja też, no... Kto? Tiwuś w ostatnim boksie, z gwiazdką się zamienił, fajnie. To zostawiamy, tak? No nie. O ja. Nie zamieniamy, nie zostawiamy. Dobra, Łukasz, czekaj chwilę. Dobra, wiecie co, ja muszę tutaj to ogarnąć, dać siana, bo one się za bardzo stresują. No dobra, ja już przeprowadziłam tutaj porządki. Każdy jest w swoim boksie. I tak, co do wiewióry, to po prostu ona tka, jak czeka na jedzenie, jak non stop ma to siano, no to ona w ogóle już nie tka, praktycznie no w ogóle. Jedynie jak jeszcze się ekscytuje owsem, jak usłyszy, że gnieciemy, jak gniotownik jest, wchodzi, no to też wtedy się buje. Ale o, ona to już tkawa jest, odkąd Łukasz ją kupił, także no. Ale w sumie to tylko ona u nas w stajni, nikt więcej. Całe szczęście. No Łukasz tutaj już daje sianko. O, jeszcze będzie trzeba pościelić. Nie, o, z pełną gębą. Bo ja i tak im dałam bardzo dużo, jak wyjeżdżaliśmy, ale one to dosłownie szybko wciągają. Słomę też dostały. Ej, tu można zapalić, Łukasz. Jeszcze długa stajnia, nie? No jeszcze długa stajnia, no tak. Ale one tam nie mają tak źle, bo one mają stały dostęp tam do jedzenia. O, i teraz jest w końcu światło. Także Dalunia ma zapalone. A ty widzisz, oczywiście pół boksu już rozwalone, tu były deski. Tu wszystko jest rozwalone. O! Patrz, tu też już deski rozwalone. On tu powinien mieć jakiegoś, on i Tośka powinny mieć pancerne boksy, nie? Co? No dziewczyny mu zrobiły. No i co? I dobra, w ogóle Bailey tam, ja chyba nie nagrałam tam już końcówki, kurczę, wzięłam tą kamerę przy wyjeździe już, ale chyba zapomniałam nagrywać, bo wzięliśmy Baileysia, jeszcze pokryliśmy Iwej. Jej się bardzo spodobał Baileys. Tak samo Baileysiowi się mega spodobała Iwej. Bo z Tośką to tak było, pół godziny się zastanawiał, był taki... A z nią to dosłownie ją zobaczył od razu, bum. Także trzymajcie kciuki, żeby był z tego źrebaczek, bo Iwe jest naprawdę prześliczną tinkerką. No, Bailey na pewno będzie tam miał mega... Nie, myszko? Ty też już czekasz na owiec, nie? Tak, słodziaku. Będzie tu trzeba kogoś do ciebie przyprowadzić. Jakoś zrobić tutaj roszady. Bo pusty boks tak nie może być. No, ale dobra, jeszcze muszę pościelić. Ale w ogóle mega dziękuję Roxanie, no tam jej mamie i w ogóle, no jej tacie, no w ogóle im tam dziękuję za taki mega miły w ogóle prezent, taki gest, no mi jest naprawdę mega miło. Dostałam taki czapraczek, nauszniki i skarpetki z Puksa, nie wiem czy teraz pewnie nie widać tego koloru, ale to jest taki czarny wpadający pot, granatowy. Tutaj w ogóle, no wygląda jak czarny, ale jest mega prześliczny, naprawdę, no super, no ja jestem po prostu, ja w ogóle za nie mówiłam, aż serio. Także mega, mega dziękuję. No i co? Jakbyście pytali, czy jest mi smutno, tak naprawdę to nie jest mi smutno aż tak bardzo. Wiadomo, jest mi smutno, bo wiadomo, no, dwa lata go miałam. Był moim takim wymarzonym wręcz koniem, ale... Jak się sprzedaje konia do dobrych ludzi, to jest co innego, naprawdę. To jest takie, no nie wiem, wiem, że będzie miał tam dobrze i tyle. To jest taka ulga na sercu, że tak powiem. Także nie mam się czym przejmować, nie mam co płakać, smutkować.
bo no cóż, no życie, no my chcemy po prostu wymienić konie na klacze do hodowli, pewnie Zygfryda się sprzeda, kupi się jakąś klacz. Teraz też szukam jakiejś klaczy. Także o, chcemy po prostu iść bardziej w hodowlę, nie, że tam, bo niektórzy coś tam pisali, że konie sportowe tylko, coś tam, bo bla bla bla, bo zaźrebiliśmy jakimś super ogierem, coś tam, ale no po prostu chcemy iść w hodowlę, źrebaki to nas bardziej kręci. A po prostu szkoda byłoby Lisia, naprawdę. Chcemy hodowlę razem z rajdami, także źrebaczki plus rajdy to dla nas taki naprawdę taki cel. I no. No to co? No ja po prostu życzę powodzenia Bejlisiowi. Jestem... O! Halo? Halo, co tu robisz? A, tu jest... Dyzia Box! Zamykamy go! No dobra, chodź. Chodź, mały. No chodź! A bo pokażę wam w ogóle, co Dyzia potrafi. Dyzia, hop! Hop! No hop! O, widzicie? O. Wskakuje. Dobra, op. O. No kurczę, ale mi walnął. Mikson! No to co? O, jeny Dyzio. Dobra, no to co? Życzę Bejlisiowi powodzenia. Wy się tam nie smućcie. Na Instagramie podałam info co do nowej właścicielki. Jakby co, to tutaj też pod tym filmikiem na dole oznaczę, wstawię Roxany Instagram, także tam będzie na pewno dużo Bejlisia. No dobra, no to co? No to papa! Mika! Ale żeś zakończenie dała. Dobra, papa.